Cześć. Hej, wyobrażacie sobie, że to hej mówię już szósty raz, bo ciągle się nie chciało włączyć. Ja takie hej, 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 hej. No wyobrażacie sobie? No ja sobie akurat nie muszę wyobrażać, bo sama zasłyszałam, ale faktycznie mikrofon nam się nie chciał włączyć. Hej. Ale już może mogliśmy się przywitać. Tak na wszelki wypadek, żeby było tak na prawdziwie na mikrofonie hej. I jeszcze powiemy tu? Tu, kulturka? Kulturka. Tak. Dzisiaj jedna kulturka. Bo druga kulturka, jej się nie chce. Tak. Boli ją brzuch. Ale poszła sobie robić. Szczęście mamy duży zasób książek, które możemy omawiać w pojedynkę, a w zasadzie we dwójkę, a nie w trójkę. Pojedynkę. No, pojedynki. Dzisiaj będą pojedynki, uwaga. I dlatego... Możemy sobie na to pozwolić. Tak, możemy sobie pozwolić na pojedynki, ponieważ mamy pojedynki. Wow. Zaczynamy. Zaczynamy. Kulturki! Kulturki! O jakiej książce dzisiaj, Olu, porozmawiamy? O pierwszym tomie z serii Pięć Królestw Brandona Moora, mojego ulubionego autora. Ja w ten wtorek idę na spotkanie z Brandonem Moorem. Aż ciężko w to uwierzyć, ale to prawda. Idziemy na spotkanie z Brandonem Moorem i to już we wtorek. A w związku z tym nagrywamy też odcinek o książce autorstwa Brandona Moora. Dobra, no to tak. Łupieżcy Niebios. Tak, Łupieżcy Niebios. Czyli tak, pierwsze tam, a reszta to też jest, a reszta to inne tomy, inne tytuły. Ale ile mamy książek no pięć. W tej serii? Pięć królestw, tak? pięć książek. Fajnie się to wpisuje. Tak. No to zacznijmy. Opowiedz, jacy bohaterowie. To tak, najpierw tak zacznę od początku, bo bohaterów tak jakby trzeba powiedzieć wtedy, kiedy dojdę do tego momentu. Tak, jest sobie Col. Chyba tak się czyta, C-O-L-E, to się chyba czyta Col. Z tego co wiem. No właśnie. No i... On sobie mieszka w domu. No i on tam ma... Gdzie ma ten dom? To się dzieje, w jakich to czasach się dzieje? W współczesnych. Tak? Tak. To ciekawe. No i to jest chyba w Ameryce, jak mi się wydaje. I jest Halloween. No i grupka dzieciaków, oni chyba mają tak 12, 13, tam, no, nastolatkowie. Postanowiłem się wybrać, ponieważ w mieście przyjechali jacyś ludzie i założyli taki dom strachów. No i tam podobno jest bardzo strasznie. No i oni idą do tego domu strachów. Wchodzą do niego. I tam są jakieś takie chodzące takie skeletony. To w ogóle szkielety, znaczy, no takie, kości trupy. Tak, tak sobie chodzą różne takie straszne rzeczy. Trochę się boją już. No i podchodzi do nich jakiś taki człowiek i się pyta, czy oni się boją. Oni mówią, że nie boją się. No to on się pyta tak, czy chcecie iść dalej? Dwójka dziewczyn już nie chce iść i wychodzi. Cała reszta, bo to jest taka duża grupka, idzie dalej. Ale on mówi tak, czy na pewno chcecie iść dalej? Tak, idą dalej. Bo czy na pewno chcecie zobaczyć straszne rzeczy? Tak. No to oni idą dalej. No i ten schemat powtarza się parę razy, aż w końcu dochodzą do miejsca, gdzie mówią, że jeżeli chcą zobaczyć coś strasznego, to muszą wejść do piwnicy. No i wchodzą do piwnicy, no i drzwi się za nimi zamykają. No i jeden z kolegów zauważa, że coś tutaj nie gra, no bo drzwi się zamknęły za nimi, nie da się ich otworzyć, sprawdzali, to tak trochę ten. No i idą i w pewnym momencie na nich są zakładane takie klatki. I przychodzą jacyś ludzie, obezwładniają ich, zabierają im telefony. A Col jako jedyny, tak mu się wydaje, ukrył się za kurtynami i nikt go nie widzi. A cała reszta jest w klatkach. I obok jest portal. Taki, no, coś powiedzmy, że portal. Takie jakieś drzwi, tak? Tak. No i oni tam wszyscy wchodzą do tego portalu w tych klatkach.
z takimi łańcuchami wchodzą do tego portalu. Razem z tymi ludźmi, którzy ich porwali. No i Cole wychodzi, bo nie wie co zrobić, czy wskoczyć, czy nie. I nagle pojawia się taka maleńka... No bo to nie są tylko oni. Całe tysiące, no setki dzieci porwali. Aha, czyli tam jest bardzo dużo dzieci. Tak. Jeszcze. No i jakaś nieznana mu dziewczynka, taka parę lat młodsza od niego, też się ukryła w kurtynach. No i umówili się tak, że on pójdzie za ten portal, a ona pójdzie zadzwonić na policję. Pewnie nikt nie uwierzy takiej dziewczynce. No i on wskoczył do tego portalu. No i jest za drzewami. No i to jest świat bardzo dziwny. Jest mnóstwo księżyców, inne rozłożenie gwiazd, inne słońca. Dziwnie wygląda, ale ogólnie wygląda tak, przyroda jest podobnie dość. Podobnie do normalnego świata. No i on widzi tam takiego człowieka. No takie, no nie człowieka, tylko takiego strażnika. On się jego pyta i dowiaduje się tak. Miejsce nazywa się Obrzeża i to jest tak jakby nie inna rzeczywistość, tylko tak jakby takie, można się tam dostać, jak się przechodzi przez ziemię. I to też jest świat. I tam jest 5 królestw w tych obrzeżach. I ogólnie to są albo, i się nosi albo wolnoznaki, albo chyba jarzmoznaki, czy jakoś tak. I to są znaki niewolników. No i cała jego grupa już została naznaczona takimi znakami niewolników i byli teraz w takich karawanach. No i on miał wybór tak. Iść parę dni, nawet nie wiadomo w jakąś tam stronę, szukając jakiegoś miasta, czy bez próbować uratować tamtych ludzi. No to on ze swojej głupoty próbował uratować tamtych ludzi. Złapali go, dali mu ten jarmoznak, taki trudna nazwa jakaś. No po prostu znak ten niewolników. Aha. No i też siedział w tej karawanie. No i tam znalazł kogoś takiego, dość takiego, taki ciekawy, dlatego że zauważył taką jakby buźkę na ziemi, namalowaną. No i ta buźka do niego mówiła, opowiadała mu różne rzeczy i opowiedziała mu na przykład, że tak jakby jest takie formownictwo. I na przykład można... Formownictwo? No tak, można robić na przykład są też magiczne rzeczy u nich, jak miecze do skakania, albo liny takie specjalne. A formownictwo to po prostu na przykład umiem robić zdawy w różnych królestwach. A co to jest? Że jakby zakładają, że ktoś wygląda jak ktoś inny. Tak jakby, no trudno to się wytłumaczyć. No, mniejsza z tym. I tak, osoby, które mają takie predyspozycje do takiego magicznych robienia, do takiej farmistyki, no to oni idą do najwyższego króla. Sprzedają tych niewolników najwyższemu królowi, a reszta czasami przyjeżdżają i czasami przyjeżdżają łupieżcy niebios po takie osoby. No i właśnie po kole przyjechali łupieżcy niebios. Zaraz powiem, kto to jest. No i ogólnie on tam długo żyje w tych łupieżcach niebios. No, to już sobie sami przeczytacie, bo to są takie ważne szczegóły. To są takie rzeczy, o których akurat nie muszę opowiadać. No i on właśnie tam jest. No i on tam poznaje taką dziewczynkę, z którą potem uciekają taką grupką. On, Cole, Mira, Drgawa, tak się nazywa, i Jace. I oni uciekają tak jakby z tych łupieżców niebios. Jeszcze nie powiedziałaś, kto to jest łupieżcy niebios. No, to jest taka organizacja, która tak jakby na takich statkach okrada takie chmurowe zamki. Tacy piraci trochę. Tak, trochę tak. A to się wszystko dzieje, że mówisz chmurowe zamki, czyli tam w chmurach też są jakieś, tak? Tak. Budowle? No, ludzie tam mieszkają też, tak? Nie, tam mieszkają tylko jakieś takie potwory albo właśnie takie nieprawdziwe rzeczy. I oni to okradają, te zamki. No tak. Tak. Okej. No i oni. Po co im ci niewolnicy byli? Bo chodzi o to, że po prostu tam. Chodzi o to, że tam się robi misje. No i jak się zrobi 50 misji,
to tak jakby już nie trzeba jeździć na misję, bo na każdej misji możesz zginąć. I po prostu misje wyglądają tak, a Mira jest tak jakby od uleczania trochę. I każda misja wygląda tak, że oni po prostu tam jeżdżą, zwalniają cię po takiej szalupie, no i ty tam możesz zginąć lub nie, bo coś cię może zabić. Okej. Czyli później już, jak skończysz 50. misję, to taką emeryturę masz. No wtedy już nie musisz jeździć na misję. Cię po prostu wolno. Nie, po prostu wtedy masz, jesteś taki bogaty, masz tam swoje rzeczy. Mhm. I możesz sobie żyć normalnie, już nie musisz jeździć, tak? Tak. A powiem, jaka jest taka ważna sprawa, która tak naprawdę jest we wszystkich książkach, wszystkich częściach. Że jest Mira, jest taki jakby najwyższy król, o którym już powiedziałam. I on jest bardzo złym człowiekiem. Bo w tej krainie, w tych obrzeżach, tak? Bo on wygonił swoje 5 córek, tak jakby z domu, bo one też, bo one mogłyby go pokonać. I zabrał im wszystkie moce i zrobił z nich coś innego, na przykład różne potwory. Zamienił je w coś? Tak, no w różne potwory. No ogólnie chciał mieć całą moc. Niezbyt przyjemny tatuś. Tak. No i te dziewczyny zostały wygnane, a jedną z tych dziewczyn była Mira. I ona musiała szukać swoich starszych sióstr, żeby wszystkie razem mogły pokonać tego ojca. No i ci chłopacy postanawiają pomóc tej Mirze. No i ogólnie no to w tej części pokonują takiego tego potwora, którym jest Mira. No i to tak wszystko ogólnie, co mogę powiedzieć tutaj o tym. Bo już dużo powiedziałam, dużo. No to musisz jeszcze powiedzieć, co jest ich taką główną misją. No główną misją, żeby główną uciec, tak? Główną misją tak jakby dla każdego jest co innego. Bo dla Miry i no Jace tak jakby idzie z nimi, nie ma żadnej misji, tylko idzie z nimi, bo chce mu się gdzieś pojechać. Mira musi odnaleźć swoje siostry i pokonać najwyższego króla. Cole musi znaleźć swoich przyjaciół, tak jakby ci którzy z nimi poszli. No i wrócić do domu. Adergawa musi tak jakby... bo on jest tak jakby nie w pełni człowiekiem, tylko zamienia się w takiego półrobala. No i jego miasto zaatakował taki bardzo zły człowiek i zabrał... I w ogóle oni się musieli stamtąd wynosić. I jego misją jest jakby tak odnaleźć rodzinę i odbudować to miasto. No i w ogóle... No, odebrać to miasto, mają ważne misje przed sobą. Tak. Oprócz tego jednego, który tak, chce im po prostu towarzyszyć. Tak. Towarzyszyć. Czyli rozumiem, że w związku z tym mają jakieś przygody, jakaś akcja się dzieje. Tak. A czy oni właśnie walczą jakoś? Tak. Cole ogólnie ma miecz do skakania, czyli dzięki temu może skakać. W to miejsce, gdzie pokazuje mieczem. Jace ma linę, taką do przyciągania, w ogóle takie, co ją złapie, to się do niego przyciąga. Adrgawa ma skrzydełka, a Mira tak sobie robi różne rzeczy. No mówiłaś, że ona może uleczać, tak? Znaczy nie, ona po prostu się zajmowała leczeniem u nich w tym, jak był ktoś naprawdę ranny, albo w ogóle dobierała broń, w ogóle tego typu rzeczy. Super. Super. A czy jacyś dorośli pojawiają się w tym? Tak. Pojawiają się. Tak. Potem po prostu dużo osób chce im pomóc, więc czasami jacyś dorośli się znajdują. Czyli dużo osób chce im pomóc, ale dużo pewnie też im chce przeszkodzić. A tak, bo ten ojciec już się dowiedział, że Mira właśnie tam mieszka. Bo tak naprawdę no to Mira ma już prawie 70 lat. Ale wygląda jak mała dziewczynka. Taka w ich wieku mniej więcej. O. To co, na jakiś taki eliksir młodości? Nie, oni... To jest jakaś magia. Nie, po prostu przez to, że tata ich wygonił, to tak chyba... No, po prostu tak jakoś... Zatrzymały się w czasie, tak? No, zatrzymały się, super. A powiedz, czy widzisz jakieś podobieństwa z innymi książkami Brandona Mula? Może taki trochę podobieństwo takiego wymyślania... Podobieństwo, dużo widzę podobieństw do Baśnioboru. Bo na przykład widzę takie duże podobieństwo do wymyślania takich magicznych rzeczy. Że po prostu takie fajne moce i takie po prostu historie, takie jak w Baśnioborze. Takie, no... Zamki chmurowe... Takie bardzo duże, taka
kreatywność, takie rzeczy, które są takie w pół wymyślone już tak jakby ludzkości, ale w pół takie zmienione. No bo trochę się dzieje w normalnym też świecie, trochę się... Tak, tak jakoś jakby... tam się przenoszą, tak? No i, to, co jest też podobne do Baśni Oboru, że właśnie tutaj, tak jakby świat jest prawie normalny, ale są zmienione rzeczy. Właśnie Boże też jest, dzieje się w normalnym świecie, ale też są zmienione rzeczy w Baśni Oborze. A co jest taką największą różnicą? Co takiego wyjątkowego? Największą różnicą jest to, że jest chyba więcej głównych bohaterów. Bo wcześniej głównym bohaterem jest tylko Seth i Kendra, a teraz jest tak naprawdę Cole, Mira, Jace, Drgava i potem jeszcze w następnej części dodają jeszcze się inni główni bohaterowie. Więc jest więcej dużo bohaterów i poza tym jest trochę, jest takich jednak trochę mniej magiczności, więcej takiego bardziej realistycznych rzeczy. No i oprócz tego też trochę jest taka podobność w pisaniu, a z drugiej strony taka trochę różnica. Ale podobne jest jak pisze narrator. Czyli, który to był ten, że wie o wszystkim? Narrator. Ale który? Pierwsza osoba, trzecia, czy który? Dobra, mniejsza... Wszechwiedzący. Tak. Wszechwiedzący. No, tak. Zupełna jest różnica w narratorze... Trzecioosobowy, tak. A w tym takim, który opowiada, to taka osoba jakby... Taka osoba, no to jest zupełna różnica. A tutaj opowiada kto? No właśnie, zależy. Raz Cole opowiada, a raz opowiada tak jakby narrator. Narrator. Że przeskakuje z tego na to. No tak, no jesteś, ale jesteś tak jakby powiedziane, co Seth myśli. No co? tak, ale to nie jest na zasadzie ja. To jest pierwsza osoba, jak opowiada, że ja myślę. Tak. On wie wszystko, ten z zewnątrz wie wszystko. On wie, co myśli Seth, on wie, co myśli Kendra i o nich opowiada. No dobrze. Kto jest swoim ulubionym bohaterem tej serii, tej części może? Nie wiem. Myślę, że moim chyba takim ulubionym bohaterem jest Drgava. On jest taki fajny. A co w nim jest takiego fajnego? No, on ma takie urocze skrzydełka. Jakie ma jeszcze cechy? No, ma czułki i jest taki miły, tak jakby mu obojętne, gdzie idą, tak jakby w ogóle się pod niczym nie upiera. Taki ugodowy chłopak. Tak. Spoko. A powiedz, czy to jest taka seria, w której można każdy tom czytać osobno, czy trzeba je czytać po kolei raczej? No, lepiej po kolei, bo to jest taka bardzo złączone. Ale takie, że dałoby się radę to jakoś posklejać. Czyli można czytać osobno, ale lepiej czytać lepiej razem. Po kolei, jedna po drugiej, prawda? Super. No to muszę to zadać to pytanie. Co ci się najbardziej podobało w tej książce? Też. Co ci się najbardziej podobało w tej książce? Myślę, że mi się często właśnie, to jest taka rzecz, która mi się często podoba, że po prostu takie, cały taki scenariusz tak wymyślony po prostu, że jedno pasuje do drugiego, ale rozgałęzia się na dwie inne rzeczy. I takie jakby, ciągle są jakieś rozgałęzienia, ale wszystko jest wytłumaczone na początku, ale potem te wytłumaczone rzeczy jakby rozgłębiają się na więcej wytłumaczonych rzeczy. Czyli taka rozbudowana bardzo akcja. Tak. I rozbudowany świat też. Tak. W którym ci bohaterowie się poruszają, można powiedzieć, i mają swoje przygody. Komu oczywiście polecasz tą książkę? Myślę, że tak dzieciom od 9, jakby, że nie 8, bo Maja nie może. No, tak myślę, że 14. Nawet dla młodzieży, prawda? To jest fajna książka, zresztą to dorośli też mogą przeczytać jak najbardziej. Dorośli mogą, mama ma na myśli, mamo przeczytaj. No właśnie, może sobie przeczytam. A czemu by nie? A czemu idą by wakacje. Coś takiego myślę może mi się spodobać.
A jeszcze bym chciała Ci, Olu, zadać jedno pytanie, które jest związane ze spotkaniem z Brandonem Mulem. Tak, Ola już myśli o wakacjach, bo wakacje też w tym tygodniu się zaczynają, przypominamy wszystkim. Przypominamy również, że wakacje to świetny czas do czytania książek. My właśnie zrobiłyśmy ogromne zapasy książek. Przepraszam, ja muszę opowiedzieć o czymś mega ważnym. Nie na temat książki, koniecznie. Ale to jest coś mega ważnego. Proszę. Musicie pamiętać o jednej rzeczy. Książki trzeba czytać w kasku. W kasku. Książki... A to już chyba było. Czytacie... Tak? Tak, chyba tak. Ale powtórzmy to jeszcze Powtórzmy to jeszcze raz. Książki musicie czytać w kasku. Dlaczego? Bo one są niebezpieczne. I na wszelki wypadek warto je czytać w kasku. Tak, warto. Ola codziennie ubiera kask rowerowi i czyta w kasku. Więc Wam to też polecamy. A ja chcę Oli zadać ostatnie pytanie dzisiejszego dnia. A mianowicie pytanie, jakie pytanie zadasz Brandonowi Mulowi, jeśli będziesz miała taką okazję we wtorek? Zadam na pewno pytanie, czy... Możesz mu każde zadać pytanie. Powiedzmy się, każde pytanie po prostu, jakie możesz mu zadać, to co mu zadasz? Na przykład, co lubi jeść, albo wszystko można mu zadać. Nie, to jest na temat właśnie Boru. Czy Novel i Doran byli kiedyś zainspirowani? Bo to są jedni z moich ulubionych bohaterów. A czy jakimiś prawdziwymi postaciami? Tak. Bardzo ciekawe pytanie. Na przykład to, że oni ratowali świat nie po to, żeby był uratowany, tylko po to, żeby mogli jeść hamburgery i oglądać telewizję. Na przykład. No to bardzo ciekawe pytanie. Jestem ciekawa, co Brandon Mull odpowie, jeśli oczywiście uda nam się zadać mu to pytanie. A mam nadzieję, że się uda. To już we wtorek. Czy coś, Olu, chciałabyś jeszcze dodać na temat książki? 5 królestw upierzcy niebios. Chyba powiedziałam to już tak bardzo rozczapiżono. Rozczapiżono? Tak bardzo dużo. Tak, dość dużo Ola nam o tej książce opowiedziała. Mamy nadzieję, że na tyle, żeby Was zainteresować tą książką. I żebyście sobie w wakacje, lub może nawet jeszcze przed wakacjami, spróbowali tą książkę przeczytać. Jest piękne wydanie wydawnictwa Wilga, wszystkich tomów. Także bardzo, to jest chyba reedycja, rewydanie, nowe wydanie tej książki, także bardzo Wam polecamy, bo takie ładne książki chyba się lepiej czyta, prawda? No czy ja wiem. Chociaż Ola też lubi na czytniku. Mhm. Ja też lubię na czytniku, ale lubię też w papierze. Nie wolę na czytniku chyba. Jest jeden powód, dla którego lubię książki na czytniku czytać. Bo można ich wziąć bardzo dużo ze sobą na wakacje. Ale no przyznam się, że w tym roku zrobiłam duży zapas książek papierowych również na wakacje. Nasze, które się zbliżają, bo będą długie. Ale będziemy nagrywać, prawda? Tak, tak. Będziemy. A teraz powiemy Wam już... Pa! Pa, pa! Pa. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!